prace na budowie Pszczyńskiego Centrum Kultury wchodzą w nową fazę. Patrząc zza ogrodzenia po sesji, nie będzie już większych zmian, ponieważ prace w większości skupiają się już wewnątrz obiektu. W październiku kontynuowano prace murarskie, dekarskie, wentylacyjne oraz elektryczne. Rozpoczęto również tynkowanie ścian, montaż instalacji sanitarnych oraz przygotowanie do montażu fasady szklanej w północnej części budynku głównego. Roboty żelbetowe zbliżają się już powoli ku końcowi. W tym miesiącu zabetonowano drugą część stropu skrzynkowego oraz wykonano betonowe ściany wraz ze stropami pomieszczeń technicznych, sali widowiskowej oraz kinowej. Kolejny etap objął wykonanie żelbetowych ścian sali warsztatowej oraz ułożenie na nich prefabrykowanych płyt betonowych. Wykorzystano do tego potężny dźwig kołowy o masie 73 tony i udźwigu 250 ton. Z wykorzystaniem tego samego ciężkiego sprzętu została również zamontowana konstrukcja stalowa nad salą widowiskową, którą uprzednio zabezpieczono przeciwpożarowo. Wyłożono na niej warstwę nośną w postaci blachy trapezowej. Na stropie nad częścią administracyjną ułożono termoizolację oraz wysypano wierzchnią warstwę żwiru. Jest to nietypowy układ warstw cechujący system dachu odwróconego. Prace dekarskie objęły także strop budynku technicznego oraz nad salą taneczną, gdzie wykonano warstwę hydroizolacji. W październiku na terenie budowy kontynuowano także prace ziemne. Wykonano nasyp za murem oporowym oraz podbudowę dla chodników w dziedzińcu. Rozpoczęto również kształtowanie amfiteatru. Pomimo zbliżającej się zimy, budowlańcy stoją ambitne plany kontynuowania robót. Po deszczowym wrześniu październik przywitał pracowników prawdziwą złotą jesienią. Wszyscy liczą, że listopad będzie równie słoneczny, co pozwoli wykonać wiele kluczowych prac przed solidnymi mrozami.